Szanowni kombatanci, szanowne panie i panowie, młodzieży. Obchodzimy dzisiaj 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej i zwycięstwa koalicji antyhitlerowskiej nad faszyzmem. Dzień 8 maja 1945 roku przyniósł wielką radość i nadzieję na wolność i suwerenność, która jednakże nie do końca się spełniła. Dziś po 73 latach temat ten powraca w wielu wystąpieniach z okazji tegorocznych uroczystości. Wspominane są postanowienia konwencji jałtańskiej i ich skutki. Dla kombatantów lata wojny to najtragiczniejsze chwile z ich życia. Dlatego jesteśmy właśnie tu, przy obelisku tysiąclecia państwa polskiego i zwycięstwa nad faszyzmem, aby wspólnie z nimi oraz z mieszkańcami powiatu jaworskiego i miasta Jawora oddać hołd wszystkim tym, którzy ucierpieli w wyniku tej bezsensownej wojny. Szanowni Państwo, dzisiaj to bardzo szczególny dzień. 73. rocznica od zakończenia II wojny światowej, ale dzisiaj w ten symboliczny sposób będziemy składać wiązanki, oddając hołd, cześć i pamięć tym wszystkim, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę, za to, abyśmy w dzisiejszym kształcie mogli cieszyć się barwami biało-czerwonymi, abyśmy mogli być dumni z naszego kraju, ale dzisiaj w sposób szczególny witam żołnierzy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia na czele z dowódcą, pułkownikiem Dariuszem Dejneką, tak jest. Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że zawsze możemy na Was liczyć. W końcu to Wy, batalion logistyczny, nosicie herb naszego miasta na swoich sztandarach. Jesteście z nami zawsze wtedy, kiedy Was potrzebujemy, kiedy symbolicznie składamy wiązanki, kiedy dokonujemy wymiany młodzieży, która może zwiedzać Wasz pułk. Cieszymy się bardzo. I dzisiaj w ten symboliczny sposób chcemy przekazać klucze do naszego miasta. Cieszymy się, że batalion wybrał Jawor właśnie na miejsce swojego szkolenia. Na Jaworniku będzie się działo, jak powiedział dowódca. Zresztą widać już po szyku, że wszyscy są zwarci i gotowi. Dlatego jeszcze raz pragnę bardzo serdecznie przywitać żołnierzy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, całe dowództwo. Nie muszę mówić, żebyście się czuli jak u siebie w domu, bo za każdym razem tak jest. Jesteśmy przepełnieni dumą, że dzisiaj możemy w tym wyjątkowym dniu, w pięknej rocznicy gościć żołnierzy tutaj na Jaworskim Rynku. Bardzo serdecznie dziękuję, panie dowódco, zapraszam serdecznie. Dajemy klucz do wszystkiego właściwie, czujemy się bardzo bezpiecznie i życzymy udanych manewrów. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, dziękuję za zaufanie, dziękuję za to, że możemy tutaj korzystać z gościnności włodarzy tej ziemi i tego miasta. Postaramy się naprawdę nie zawieść pokładanej nadziei w nas i zaufania. Żołnierze nie rozrabiają, my naprawdę tylko przećwiczymy pewne elementy. Chociaż muszę powiedzieć pułkownik Gołębiak do mnie, że niechętnie będę chciał ten klucz oddać, ponieważ ten klucz otworzył Wasze serca, w związku z tym sądzę, że zostaniemy chyba tu już na zawsze. Proszę bardzo, dowódco batalionu logistycznego, dbaj o to, bo Jawor jest już nas. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj mundury też zamienicie na stroje sportowe. Tak, oczywiście dzisiaj mundury zamienimy także na stroje sportowe. Jesteśmy wdzięczni władzom Jawora, że nas zaprosiły, to umożliwiły nam realizację naszego przedsięwzięcia szkoleniowego, jakim są zajęcia zintegrowane. A przy okazji, korzystając z gościnności, oczywiście rozegramy turniej w piłkę siatkową. Oprócz tego, z tego co się orientuję, a chyba się orientuję, odbędą się również zawody strzeleckie w dniu jutrzejszym, gdzie postaramy się pokazać, że wojsko potrafi, aczkolwiek jestem pewien obaw, czy nam się uda wygrać. Mam nadzieję, że tak. A jak się układają relacje z miastem i na czym polegają te relacje? Mamy podpisane porozumienie o współpracy. Nasz batalion logistyczny otrzymał tytuł wyróżniający Jaworski, także jesteśmy tutaj związani z Jaworem i ziemią jaworską. Korzystamy z wszelkich możliwości kontaktów, czy to zabezpieczania uroczystości, takie jak w dniu dzisiejszym na przykład, czy zapraszamy również przedstawicieli władz na nasze święta, które organizujemy w naszym pułku. Oczywiście korzystamy z gościnności, to co już powiedziałem, i na przykład organizujemy tutaj ćwiczenia jednego batalionu, który przez 3 dni będzie w Jaworze stacjonował.
i będzie można podpatrzeć te ćwiczenia. Mieszkańcy mogą przyjść, zwiedzać? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Będzie zorganizowany taki czas, okres. Prawdopodobnie to będzie jutro, kiedy będzie można zobaczyć, co żołnierze nasi z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia tutaj robią. Będziemy mogli się pochwalić tym, jak realizujemy te zadania i oczywiście parę atrakcji będzie przygotowanych również dla tych, którzy się pojawią. Burmistrz przekazał na pana ręce klucze od bram miasta. Są w bezpiecznych rękach? Są w bardzo bezpiecznych rękach i muszę powiedzieć, zastanawiam się, czy oddać ten klucz, bo Jawor naprawdę przypadł nam bardzo do serca. No może trzeciego dnia oddamy ten klucz, jak będziemy się żegnali. Mieszkańcy mogą spać spokojnie. Oczywiście tego klucza nie stracimy.